Ubiegły rok był rekordowy pod względem zakupów złota przez banki centralne. W tym roku także z zakupami nie próżnują. Ja nazywam się Tomasz Gessner, a dzisiaj przyjrzymy się m.in. temu, przed czym zabezpieczają się znające od podszewki słabości obecnego systemu monetarnego banki centralne. W ubiegłym roku wielokrotnie emocjonowaliśmy się informacjami o kolejnych rekordowych zakupach złota przez banki centralne. Istotne jest to, że popyt co do zasady z ich strony nie ma charakteru spekulacyjnego, a więc nie o przyszłą zmianę ceny tu chodzi, a zdecydowanie o zabezpieczenie. Przed czym? Ryzyk w opartym na długu systemie monetarnym, który poddawany jest teraz stres testowi w postaci całej serii silnych podwyżek stóp procentowych, nie brakuje. Jedno jest natomiast pewne. Gdy dowiemy się tego, przed czym ubezpieczają się akumulujące złoto banki centralne, na budowanie ekspozycji wkrótce będzie już za późno. Przejdźmy na początku do małego podsumowania, a także aktualizacji zakupowych newsów z ostatnich tygodni. W ubiegłym roku banki centralne zakupiły netto sporą ilość złota, która wyniosła 1136 ton. Pod koniec roku w wielu opracowaniach pojawiała się informacja o tym, że ubiegłoroczne zakupy złota to 55-letni rekord. Natomiast 7 lutego Światowa Rada Złota zrewidowała swoje szacunki za lata 1950-1967 i wówczas okazało się, że rok 2022 stał się rekordowym w całej historii tego badania. Zakupy netto banków centralnych w czwartym kwartale wyniosły 417 ton, podnosząc całkowity bilans drugiego półrocza do 862 ton. Przypomnę, że popyt z ich strony zaczął się rozkręcać w okolicach 2009 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych wystartował program luzowania ilościowego, implementowany chwilę później także w wielu innych krajach, wraz z ultraluźną polityką monetarną. Można przyjąć, że już wówczas bankierzy centralni wiedzieli, jakie będą konsekwencje takich działań dla siły nabywczej emitowanych przez nich walut fiducjarnych. Stąd takie, a nie inne decyzje odnośnie kupowania kruszcu. Za większość zgłoszonego popytu na przestrzeni tej nieco ponad dekady odpowiadały banki centralne z rynków wschodzących. Wielokrotnie już jednak wspominaliśmy o tym, że od lat złoto płynie z zachodu na wschód. W minionym roku swoje zakupy wznowiły Chiny, a dokładniej rzecz ujmując, wznowiły informowanie o stanie swoich rezerw. Jak ich stan może prezentować się faktycznie, możecie zobaczyć w materiale wideo z końcówki stycznia. Ludowy Bank Chin poinformował o pierwszym od września 2019 roku zwiększeniu swoich rezerw złota. Dokładając do dotychczasowych 1948 ton, 32 tony w listopadzie oraz 30 ton w grudniu. Na tym jednak nie koniec, bowiem w tym roku zaraportowano kolejnych 40 ton, co na przestrzeni 4 miesięcy daje wzrost o 102 tony, kierując stan oficjalnych rezerw do 2050 ton. Na największe zakupy zdecydował się w minionym roku Bank Turcji, dokładając do swoich skarbców 148 ton. Co oznacza podniesienie rezerw do poziomu 542 ton, a więc najwyższego w historii poziomu. Dużą aktywność odnotowano także w krajach Bliskiego Wschodu. W ubiegłym roku Egipt zakupił 48 ton, Katar 35 ton, Irak 34 tony, Zjednoczone Emiraty Arabskie 25 ton i Oman 2 tony. Sporo działo się również w Azji Środkowej, gdzie Uzbekistan, pomimo rozpoczęcia roku od wyprzedaży kruszcu, ostatecznie zamknął ubiegłoroczny bilans zwiększeniem swoich rezerw o 32 tony. Podobnie jak w przypadku Kirgistanu oraz Tadżykistanu, gdzie rezerwy rosną odpowiednio o 6 i 4 tony. Przesuwając się dalej na wschód, trafiamy do Indii, które ubiegły rok kończą wzrostem rezerw o 77 ton. Indie musiały na wsparcie rupii wydać 70 miliardów dolarów ze swoich rezerw, stąd też zapewne ich dążenie do poprawienia struktury bilansu i zwiększania ilości złota, które stanowi teraz 8% całkowitych rezerw, co odpowiada ilości 787 ton. Mówiąc o 2022 roku, nie wypada nie wspomnieć o Rosji, dla której fizyczny kruszec okazał się dosłownie w przenośni na wagę złota, po odcięciu od systemu płatności SWIFT oraz zablokowaniu około 300 miliardów dolarów rezerw walutowych przechowywanych w zachodnich bankach. Bank Centralny Rosji deklarował co prawda na początku ubiegłego roku, że zamierza wznowić zakupy złota od krajowych producentów, jednakże jak na razie nie pojawiły się w tej sprawie żadne nowe zgłoszenia. Nic nowego nie pojawia się w sprawie sugerowanych chęci zakupu kolejnych 100 ton złota przez Polskę.
Deklaracja padła w październiku 2021 roku ze strony prezesa Glapińskiego, który miał rekomendować dalsze zakupy. Deklaracja została powtórzona jeszcze w lutym ubiegłego roku. O takowych zakupach jednak nic nie wiadomo i według stanu rezerw NBP na koniec grudnia rezerwy złota wynoszą wciąż niespełna 230 ton. Żeby była jednak jasność, to i tak bardzo przyzwoita ilość, stawiająca nas w czołówce krajów regionu. Przechodząc teraz do bardziej aktualnych newsów, według najnowszych danych opracowanych przez Światową Radę Złota, banki centralne na całym świecie dołożyły w styczniu kolejne 77 ton złota, co oznacza wzrost o 192% w stosunku do grudnia. Dane te zostały w ostatnich dniach zrewidowane z pierwotnych 31 ton, po tym jak Singapur poinformował o powiększeniu swoich rezerw w styczniu o prawie 45 ton. Teraz posiada on 198 ton złota. W styczniu 23 tony zakupiła również Turcja, zatem obecnie jej rezerwy wynoszą 565 ton. Jak zapewne wiecie, Turcja boryka się z szalejącą inflacją, której dynamika w ubiegłorocznym szczycie wyniosła 85%, by spaść w grudniu do 64%. Lira w ubiegłym roku straciła około 30% na wartości, podczas gdy złoto wyceniane w lirach wzrosło około 40%. W styczniu swoje rezerwy złota powiększył o 2 tony także Europejski Bank Centralny, co miało mieć związek z przystąpieniem Chorwacji do strefy euro. Spójrzmy teraz, jak rezerwy złota posiadanego przez banki centralne wypadają na tle posiadanych przez nie rezerw walutowych. Od lat 80. złoto sukcesywnie ustępowało miejsca walutom fiducjarnym, schodząc z ponad 70% do około 10% w 2009 roku. Przypominam, że to wówczas wystartował program skupu aktywów w USA i od tego czasu banki centralne stały się kupcami netto kruszcu. Jeśli natomiast spojrzymy na ten wykres bardziej technicznie, od 20 lat tworzy się tu coś na kształt akumulującej bazy, z której powinno dojść do wybicia w górę. Oznaczałoby to, że złoto w rezerwach banków centralnych ponownie zacznie mieć coraz większy udział. Otwartą pozostaje natomiast kwestia, jak dokładnie się to dokona, a więc czy złoto będzie akumulowane po obecnych cenach, przy jednoczesnym braku zmiany rezerw walutowych, czy też może zmaterializują się w pewnym momencie jakieś ryzyka w światowym systemie monetarnym, przed którymi banki centralne wydają się ubezpieczać zwiększając ilości złota w swoich rezerwach i dojdzie wówczas do rewaluacji wyceny kruszców względem walut fiducjarnych, co w historii miało już wielokrotnie miejsce. Jeśli tego typu scenariusz miałby zostać rozegrany, z dużym prawdopodobieństwem miałby on charakter overnight, a więc nowe zasady ogłoszone zostaną na przykład w jakąś niedzielę podczas zamkniętego rynku, tak aby jak najmniejsza część społeczeństwa zdołała zwiększyć swoją siłę nabywczą, przechodząc z kruszcem do nowego, monetarnego rozdania. Patrząc na aktualny sentyment rynkowy oraz działania amerykańskiej rezerwy federalnej, dokręcającej wyceną aktywów śrubę, można odnieść wrażenie, że tylko kwestią czasu jest to, kiedy coś z hukiem pęknie. Punktów zapalnych bowiem nie brakuje. Bardzo trudne warunki w zakresie kosztów kredytowania widoczne są już na rynku nieruchomości, których dostępność także z uwagi na wcześniejsze wzrosty cen jest najniższa od dekad. Kolejne rekordy bije z kolei poziom zadłużenia Amerykanów na kartach kredytowych, a więc jednej z najdroższych opcji. Wynika to bynajmniej nie z tego, że zadłużając się z takim optymizmem patrzą w przyszłość, ale nie mają innego wyjścia, aby spiąć domowy budżet, co widać też po wzroście ilości dorywczych miejsc pracy na część etatu. Zresztą zanim sięga się po kartę kredytową, najpierw korzysta z oszczędności, a możliwości ich gromadzenia jak widać ostro stopniały. Do obserwacji pozostaje też temat kredytów samochodowych, które wcześniej cieszyły się sporym zainteresowaniem, a teraz stają się coraz droższe w obsłudze i zaczynają parzyć w ręce. O osiągnięciu limitu zadłużenia już wiecie, podobnie jak o rosnących kosztach obsługi rządowego zadłużenia, po których nowy dług trzeba będzie dalej rolować. Do tego mamy presję na aktywach finansowych, na których oparty jest przecież system emerytalny. Temu, jak ubiegły rok wypadł dla portfeli 60-40, także wielokrotnie się przyglądaliśmy. Implozja rynku długu wciąż zatem pozostaje realnym zagrożeniem. Japonia do zakupów amerykańskich obligacji chętna już nie jest i bardziej patrzy na nie jak na narzędzie do obrony jena. Chiny i wschodni blok gospodarczy tym bardziej amerykańskich aktywów finansowych nie tkną. Europejski Bank Centralny ma jeszcze większe wyzwania związane z długiem południowców aniżeli Fed, a szwajcarski Bank Narodowy liże obecnie największe od 115 lat rany po tąpnięciu wycen amerykańskich aktywów, w które inwestował emitowane i zamieniane na dolara franki,
broniąc się w ten sposób w poprzednich latach przed szkodzącym gospodarce nadmiernym umocnieniem waluty. I jeszcze taki drobiazg jak Fed, który zamiast kupować, prowadzi przecież redukcję sumy bilansowej, dając przy okazji jasno do zrozumienia, że będzie dalej zacieśniał politykę monetarną w imię walki z inflacją. O rynku pracy, a zwłaszcza kreatywnej metodologii liczenia zmiany zatrudnienia, także była już wielokrotnie mowa. Można więc przyjąć, że to, co próbuje wyeksponować amerykański urząd statystyczny, znacznie różni się od realiów przeciętnego Amerykanina. W tym kontekście zwróćcie uwagę na fakt, że roczna dynamika podaży pieniądza liczonego agregatem M2 przeszła właśnie na wartości ujemne, co zdarzyło się w 150-letniej historii tylko czterokrotnie. Za każdym razem wiązało się to z gospodarczą depresją i dwucyfrowym bezrobociem. Bo o alarmującej od miesięcy inwersji krzywej dochodowości i jej kolejnych rekordach w ostatnim czasie przypominać już chyba nie trzeba. Rekordowo zadłużony globalny rynek może tak restrykcyjnej polityki oraz mocnego dolara nie wytrzymać. I w pewnym momencie coś pęknie. Zwyczajowo z dodatkową asystą jakiegoś eventu, który zostanie później określony kolejnym czarnym łabędziem. Wówczas nie będzie wyboru, jak w pośpiechu odwracać monetarny kurs, a więc wznawiać dodruk. A mając świeżo w pamięci, jakim spadkiem siły nabywczej waluty taki pivot się ostatnim razem zakończył, nie brakuje też głosów, że kolejny zwrot byłby już ostatnim, dzielącym nas od utraty zaufania do dolara. Blok krajów BRICS Plus także ma tu swoje ambicje i zadania Amerykanom nie ułatwi. Co dzieje się wówczas ze złotem wyrażonym w upadającej walucie, wiecie już doskonale. Składając te wszystkie wychodzące na światło dzienne elementy w całość, powoli wyłania się z nich odpowiedź na pytanie, po co w takim razie banki centralne tak przyspieszyły akumulację złota w ostatnich latach, a zwłaszcza kwartałach. Bo kto ma niby lepiej wiedzieć o zbliżających się zagrożeniach w systemie monetarnym, jak nie jego źródło?